Witam wszystkich na kanale Karaś Team. Dziś znajdujemy się w Szczepanowie. Trochę opowiem dzisiaj o łowieniu na zawodach. Zapraszam do oglądania. Teraz tak, mój sprzęt to jest Flagmant S-Light Picker 2,7 m. Do tego kołowrotek Okuma Black Feather CLX 40. Żyłka do tego Katran 023 Citron. Teraz tak, to jest najważniejsze w zawodach. Najważniejsze w zawodach jest miejsce. Jeżeli mamy dobre miejsce, to jest, ja uważam, 50%, to jest pół sukcesu, bym powiedział, o tak. Jeżeli mamy dobre miejsce, to jest pół sukcesu. Kolejną sprawą jest klipsowanie, gruntowanie. Ja nie lubię gruntować, ale tak ostatnio gruntowałem sobie. Także mi to efektów nie dało, przerzuciłem się w inne miejsce. No i znalazłem te rybki, tylko trochę straciłem, ale to będzie na następnym filmie. Tak często przerzucamy. To zależy od ilości brań. Tutaj już wiedziałem, że będzie problem dzisiaj. Bo tak jak mówię, jestem teraz po 12 godzinach pracy. Przyjechałem sobie na godzinkę. Teraz tak, co tutaj mam? Zanęta i pelet. Trochę peletu. Za dużo dałem wody. Musiałem dać więcej zanęty. Czyli tutaj mamy 2/3 zanęty, 1/3 peletu. Mieliśmy już jednego karpika. Ale wiedziałem, że jeżeli będzie więcej zanęty, te leszczyki będą się tu bawić i są takie delikatne poszarpywania i leszczyki. Jednego leszczyka złowiłem, jednego karpika małego, takiego w okolicy kilogramu. Tutaj ta miejscówka to jest takie bankowe miejsce na podium. Zobaczymy, jak tutaj wypadnie w tych zawodach. W tym roku, praktycznie teraz w niedzielę są zawody, mnie na zawodach nie będzie. Gdzieś tam niektóre zawody po prostu sobie odpuściłem, tam wybrałem inne, można powiedzieć, takie mocniejsze. No zobaczymy, jak wypadnę w tych innych. Teraz co jeszcze mogę powiedzieć więcej. No tak jak mówię, zabrałem dzisiaj minimalistyczny sprzęt, czyli jedna wędeczka, dwie podtórki, małe siodełko, odbierak na sztuce teleskopowej, a ogólnie używam sztuce nasadową. I do tego mamy na haczyku założonego Marosa. Ma takie wskazania, no to jednego karpika złowiłem. I jedno zbranie, nie wiem, to mógł być może jakiś większy leszczyk, bo tutaj mamy bardzo delikatną wędeczkę. Próbujemy, jest godzinka może i zobaczymy. Często jest tak gdzieś na zawodach, zauważyłem, że jedna osoba gdzieś łowi i druga się przerzuci, przykładowo na ten sam dystans, już nie łowi. Dlaczego? Skąd to się bierze? I takie są moje wnioski, że po prostu jest wygruntowane dobrze. Kolega, który łowi z boku, tam przykładowo 10 metrów, już nie może mieć nawet niewygruntowane. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to wygląda tak. Ja miałem sam przykład w zeszłym roku, jak łowiłem koło kolegi Łukasza tutaj z teamu. On zaczął te karpie odławiać. Już tak pod koniec. O, mamy branie. Leszczyk pewnie. O, spóźnione. I zacząłem te rybki odławiać. Łukasz właściwie zaczął te rybki. Teraz ta Łukasz zaczął te rybki odławiać. Przerzuciłem się na tą samą linię. Na tej samej linii praktycznie, bo to były zawody drużynowe. Ja nie złowiłem ani sztuki. Łukasz wyciągnął chyba wtedy, nie wiem, 3 karpie czy 4. Później tak zacząłem myśleć nad tym, dlaczego tak się dzieje. Uważam, jeżeli miał zaklipsowane, po prostu tą rybę wnęcił i mogliśmy się starać chobie nie wiem ile, łowiąc obok niego. No już te ryby miał praktycznie w swoim polu nęcenia i tak naprawdę mieliśmy już pozamiatane. Ja nie złowiłem wtedy, tak jak mówię, żadnej rybki. I to się zdarzyło praktycznie nie tylko na tych zawodach tutaj w zeszłym roku, na drużynowych, ale też gdzieś zauważyłem w tym roku też na jednych, ja osobiście też tak miałem na jednych zawodach, jak po prostu zacząłem odławiać systematycznie. Nęciłem w jeden punkt, przez półtora godziny nie miałem nic, inni już mieli po dwie ryby. I wtedy jak zacząłem w tym punkcie łowić, miałem dwie wędki, jedna była na krótszym dystansie, druga na dłuższym. Na dłuższym te rybki odpaliły dopiero po półtora godziny. Tą drugą wędkę z krótkiej linii przerzuciłem na dłuższą. No i wtedy były brania praktycznie na dwie wędki. Kolega obok, który przerzucił tak samo na ten sam dystans, co ja łowiłem, nie złowił z boku praktycznie nic, z tego względu, że te ryby były wnęcone już w moim polu łowienia i nie było opcji, żeby po prostu one tam gdzieś odeszły dalej. One dostawały systematycznie towar. Dobra. I teraz jeśli chodzi o rzuty, nie jestem w tym elemencie dobry, ale poprawiłem to ostatnio. Zaklipsowane. Piękny garstek.
Tutaj nawet nie muszę tej żyłki tak dobrze topić. Z tego względu, że tu mam szczytówkę jedną, uncję. Szczytóweczka jedna, uncja i za chwilę znowu będzie może jakieś branie karpika, może jakiegoś leszczyka, zobaczymy. Tak jak mówię, kwestia jest właśnie miejsca. Dobre miejsce to jest pół sukcesu. Później sklipsowanie, gruntowanie, odpowiednia technika. Tak to jest przykładowo z tym, co się znajduje w podajniku, czyli pelet. Jedni mówią, że to co w podajniku, inni mówią, że przynęta, czyli jakiś dumbbells, pelet jakiś na włosie. Ja osobiście uważam, że najważniejsze jest to, co jest w podajniku. Chociaż też zdarzało się, że przykładowo wymieniałem różne te dumbbellsy czy coś. Nie było brań, zmieniłem na inne i te brania się pojawiły. W tym roku tak naprawdę rządzi Ringers. W tamtym roku u mnie rządził, w tamtym roku też był Ringers i Panettone z Marosa. Dwa lata wcześniej znowu, praktycznie jak jeździłem na zawody, to wszystko na skisłe masło, też z Marosa. Tutaj na tym łowisku jest tak, czyli tak jak mówiłem, panowie, na tym łowisku tutaj jest tak, że tutaj najlepsze szanse dla wszystkich są, gdy ta ryba słabo żeruje. Chociaż tutaj gdzie siedzę, to jest praktycznie taka bankówka na miejsce na podium. Ja tu na zawodach łowiłem dwa razy i dwa razy było podium. Przed sobą mamy wyspę i pod tą wyspę też tam można rzucać fajnie. Te rybki też ładnie biorą. Teraz jak siedzę tutaj na mojej godzinie trzeciej, jest takie wypłycenie. I za tym wypłyceniem na godzinie gdzieś tak drugiej, tam mówiłem bez klipsowania i na zawodach też, i te rybki ładnie wpadały. Te rybki za tym tutaj, za tym wypłyceniem, one tam wszystkie siedziały i te karpiki ładnie pobierały. Karpie, karasie, srebrzyste. Teraz rzucam na wprost na wyspę, tak jak mówię. O, znowu branie. I znowu jakiś leszczyk pewnie. Tutaj na pewno błędem było dodanie tak dużej ilości zanęty. Tutaj najlepiej by się sprawdził sam pelet, bo te małe leszczyki jak biorą, to faktycznie ciężko się od nich odegnać nawet na metodę. Ale tak naprawdę ten sprzęt cały czas gdzieś tam woziłem w samochodzie. Był krótki wypad po pracy, godzinka, dwie. Przyjechać do domu się też przespać. Przyjechać do domu też się przespać, no i do pracy. Chyba nie tu za dużo kombinował na razie. Panettone z Marosa. Ale powiem tak, systematyczne rzucanie. To nie doleciało do klipa, trochę mam daleko. Tak jak mówię, systematyczne rzucanie w jeden punkt, nawet jak są tutaj te leszczyki, prędzej czy później podejdzie większa ryba. One z początku te leszczyki będą się bawić, ale my towar podajemy cały czas. A już było wskazanie. My towar podajemy cały czas i prędzej czy później ta większa ryba też podejdzie. Praktycznie chwilę po opadnięciu wskazanie było. Muszę wędkę obserwować. Mam tutaj tego tulipana z kormorana, ale nie wkładam wcale, bo za chwilę może być branie. Zaraz zacinamy. Dzisiaj tak jak przyjechałem, praktycznie bez sitka, bez niczego. Wsypałem ten pelet, jak mówię, to jest 1/3 peletu. Wsypałem ten pelet. Widziałem, trochę wody nabrałem, było za dużo, lekko odlałem. Myślałem, że będzie dobrze. Dodałem tej zanęty. Chciałem tak, żeby było pół na pół, ale było bardzo mokre. Tutaj rzuciłem sobie na próbę. Bardzo długo to się... Już było widać, ja już po prostu tak gdzieś, ja po prostu już mam tak zrobione, że po prostu wiem mniej więcej jak to rozmoczyć. I było z początku przemoczone i musiałem dwa razy dosypywać tej zanęty, no i dlatego wyszło tak, że jest 1/3 peletu, a 2/3 zanęty. No ale ten karpik wpadł, mówię tak, najlepiej by było, jakby był sam pelet. Teraz jeśli chodzi przykładowo o gruntowanie, to mogę polecić kanał Dawida Moski, Wędkarstwo Jedziemy na Ryby, z kanału, który jeszcze oglądam, Feder Sklep, też duża wiedza, Przemek Solski, ostatnio byłem na zawodach, właśnie taktyka Przemka Solskiego, czyli metoda z helikopterem, sprawdziła się. Jeszcze co tam, Natura Fishing, też fajne filmiki. I to było chyba tyle, tam jeszcze jakieś inne też są, ale tam nie jestem wszystkich w stanie wymienić, tak jak mówię, Przemek Solski,
Natura Fishing, wędkarstwo, jedziemy na ryby. O wiele szczyki się bawią. Wędkarstwo, jedziemy na ryby i feder sklep. Tam też właśnie odnośnie gruntowania jest pokazane ze stoperem, bo jeżeli będziemy gdzieś gruntować, a sobie gdzieś tam przykładowo zarzucę i odliczam sobie. Od momentu, gdy koszyk uderzy o wodę, odliczam sobie, ale jeżeli mam takie łowisko jak tutaj, czyli tutaj mamy gdzieś w tym momencie maksymalnie tutaj 1,5 metra i tutaj, żeby gruntować, tam od drogi mamy jeszcze płyciej. Tam zaraz za tym, za kamerą jest od plaży, tam jest jedno z głębszych miejsc. I teraz jak to sobie wygruntować, że po prostu tam mamy metr i dobra, będzie metr, będzie 90 cm. No tak idealnie, jak będziemy sobie, bo ja zawsze sobie jak rzucę, to liczę sobie. Ale jeżeli mamy metr, to policzymy do sekundy i koniec. Dlatego najlepiej ze stoperem. I to mówię, tam jest pokazane na feder sklepie, jak to fajnie wypada. Już jest wskazanie, mówię. A ile szczyki tu psują całą zabawę. Tutaj trochę nie będę mieścili na tym przesyłku. Chciałbym przebrać tego całego majdanu, bo tam był chwilowy wyjazd. Że nie widzę sensu zabierać całego sprzętu. I się taki minimalizm powiedział. Cały czas są wskazania. A leszczyk mały. Haczyk mam założony bezzadzierowy Drenan Method Bandit z gumką. Jeszcze jedna ważna kwestia, obserwacja wody właśnie. Obserwacja wody, czyli ja to mówię czytanie. Kiedyś tam Łukasz się ze mnie śmiał, że czytanie wody. Dwa lata temu jechałem gdzieś tam na łowisko, by trzeba jechać szybciej, żeby przeczytać wodę. No i tam powiem, wtedy upadło tak, że złowiłem jednego karpika, przez co, że stwierdziłem, gdzie te ryby są. Spławiały się po lewej stronie. Zarzuciłem tam, no jeden karpik po 3,5 kg. To była dosyć głęboka woda, bo tak akurat mówię, łowisko jeży. Teraz zacinać, nie zacinać. Za chwilę trzeba będzie i tak po prostu to przerzucić, bo ten cały mój kopczyk tam już jest rozszarpany pewnie. Dzisiaj bardzo krótki materiał, ale myślę, że pomocny. Tak jak tutaj wspominałem, na tym łowisku teraz na zawodach jest tak, że jeżeli ta ryba słabo żeruje, to każdy ma równe szanse. Chociaż zdarzało się, że gdzieś tam są te miejsca od tej drogi i tam właśnie też się zdarza ładnie połowić. Tylko mówię, klipsowanie to jest podstawa. Ja gdzieś z początku gdzieś też nie klipsowałem, później ten mój imiennik z teamu mi trochę dogryzał. Zaklipsowałem obydwie wędki i wtedy wynik był bardzo ładny. Mamy jakiegoś małego leszczyka. Leszczyka czy karasia? Tego karpia ciągłem, że to karaś, a taki... A to będzie leszczyk. Tego karpia ciągłem, że to jakiś karaś, taki kilo. A to będzie karaś. Zapiął za długo, proszę bardzo, karaś wraca do wody. Muszę założyć to z boku. Zakręciłem, ręce mokre, nie odkręcę. Ten, który używam, to akurat te 8, te średnie. Tutaj mamy podajnik Prestona Large, ale chyba nie wziąłem foremki tej średniej, dlatego dużą też idzie to zrobić. Tak,
tego marasa chowię do środka, z tego względu, że jeżeli był na wierzchu, by zaczął od razu pracować, te leszczyki by podeszły, a tak jest szansa, że zanim ten leszczyk tam to trochę wyskubie, może jakiś karp podejdzie lub coś innego. Proszę bardzo. Klipsa kładziemy. Naciągniemy, jeszcze tylko jest napięta, czekamy zabrania. Ryby, które teraz dzisiaj złowiłem, tutaj mówiłem karp około kilograma może, karasia widzieliście. Tutaj tak przeważają takie karpie nie za duże. Tutaj przeważają takie karpie nie za duże, tak jak wspominałem, kilowy był. Z tego względu, że tutaj to nie jest łowisko no kill, to nie jest komercja, to jest łowisko z tej sekcji. I tutaj możemy zabierać dziennie dwie ryby szlachetne. Karp ma wymiar górny i dolny, czyli karp 45 do 60 cm. Jest zakaz zabierania jesiotra i karasia pospolitego. Dlatego tych średniaków jest, można powiedzieć, mało. Jeżeli to jest panoryki, to będą, też się zdarzają, nie mówię, że nie. Ale zazwyczaj takie do kilograma. A może się trafić też taki 6-7 kg. Tutaj chyba największym wpuszczony, nie wiem, 8 czy 10 kg tam pojedyncze sztuki wpływają. No i amury ładne tutaj też są. Już przy getcie szczytówki. Takie branie chaotyczne było, myślę, że to leszczyk, a okazał się karaś srebrzysty. Mamy jakąś rybkę? Nie mamy. Mocno szarpnęło. A leszczyk mały. Proszę zobaczyć, jak szybko nastąpiło branie. Dosłownie, nie wiem, 2-3 minuty. Proszę bardzo, leszczyk. Zaraz do wody. Czego dzisiaj nie wziąłem? Czego zawsze zapominam, właśnie. Zawsze zapominam zabrać ręcznika. To mi się nieraz zdarzyło, ale ten sprzęt praktycznie woziłem w samochodzie. Nieraz mi się zdarzyło, że zapomniałem ręcznika. Kolejna sprawa. Stoper. Jakiegoś tam czasu używam stopera. Też ostatnio byłem, a ostatnio byłem z Markiem na rybach. Stoper miałem, ale nie wiedziałem, czy mama miałem w torbie. Możemy patrzeć na telefon, albo jeżeli nie mamy na ręce, to zegarek jakiś tam, nie? Jeżeli patrzę na telefon, to mnie to drażni, bo spojrzę na telefon, później się zapomnę i tak naprawdę nie wiem, ile minut od tego czasu minęło. A stoper sobie włączymy. Zawsze sobie, jak siedzę na fotelu Kuzo, z boku sobie zawieszam i zawsze tylko podnoszę i kontroluję. Teraz telefon w środku. O, tu w środku. Musiał zobaczyć. Mamy godzinę 7.12. Dobra, za chwilę będę się zwijał, bo trzeba iść spać. Mamy 7.12, jedno, dwa brania i będziemy jechać do domu. I praktycznie za chwilę będzie jakieś branie. Jeżeli nie leszczyk, to może jakiś karp albo karaś. Jeśli chodzi o miejsce, jak mówiłem, to jest bardzo dobre miejsce tutaj. No ale nie możemy liczyć, że na zawodach zawsze trafimy na te... Na zawodach trafimy na te najlepsze miejsce, dlatego mówię. Klipsowanie, gruntowanie, no i technika też tam. Jedni podawają przykładowo tam o częstotliwości brań, jedni podawają przykładowo pierwsze 2-3 podajniki co 3-5 minut i wtedy już tam czekają dłużej. Ja tutaj zawsze robiłem tak, że podawałem co 15 minut, bo tutaj jeżeli ta ryba słabo żeruje, tak nawet można powiedzieć, że te brania są po 12 minutach. Mamy kolejnego leszczyka. Dobra, potem rzuci jeszcze jeden.
będziemy się zwijać. Czekać jak to wypadną wyniki na zawodach. To może być tak, że jeżeli ktoś przyjdzie gdzieś z batem przy skrzynce się ustawi. Jeżeli ktoś przy skrzynce się ustawi, proszę mu może odejdzie. To może być tak, że jeżeli ktoś przy skrzynce się ustawi, będzie miał jokersa i tak dalej, też może zrobić ładny wynik. W zeszłym roku łowiłem, w zeszłym roku jakby zawody spławikowe, kolega obok mnie na spławik drobnicą drugie miejsce zajął. Coś to teraz zrobiłem. Ręką tak nie idzie ten. Kiedyś tak przywiązywałem wagę do koloru żyłki, bardziej ciemne żyłki, jakieś stonowane. Ostatnio kupiłem tego Katrana Citrona 0,23. Teraz chyba 234 dokładnie. Nie mogłem na niego złowić rybek z początku. Myślałem, że mówię, a żyłka, widzą te ryby, czy jak? To jest też kwestia miejsca, tak jak mówię. Miejsce też bardzo kluczową rolę odgrywa. A jeszcze ważną kwestią podczas zawodów jest też, jeżeli jedziemy gdzieś na łowisko nieznane. A tak ujechałem 2 lata temu. Warto słuchać, co mówią też inni zawodnicy. Jak mówi kolega gdzieś tam, który łowił obok mnie. Łowiłem w cyklu. Wygrał te zawody. Później następne zawody były w innym miejscu. I tam mówił, że ta ryba znajduje się na środku. I tak jak mówię, posłałem jedną wędkę na krótszą linię, na dłuższą linię. Jednak tą drugą linią, stingerem 3,90 rzucałem na tą dłuższą linię. I te rybki tam odpaliły po 1,5 godziny, ale wynik był bardzo ładny. Dlatego też warto słuchać też innych zawodników. Jeżeli tam gdzieś jakieś inne wody znają. Ja ogólnie osobiście, jeżeli chodzi o trening, nie lubię trenować, bo trening do zawodów się ma nijak, uważam. Tutaj na początku, jak były chyba moje pierwsze zawody, startowałem po tamtym brzegu, na tamtym brzegu i to były zawody, nie wiem, spławikowe chyba. 2 dni przed zawodami sobie zrobiłem trening. To ilość karasi to była no, spora. Ilość karasi była spora. W dniu zawodów praktycznie zrobiłem chyba niecałe 3 kilo łącznie ryb, czy około 3 kilo tych karasi już nie było. 2 dni po zawodach przyszedłem i było jeszcze więcej tych karasi. Tych karasi miałem z 80, z wagą 80 karasi to było pierwsze miejsce, no ale zawody to jest większa presja i zawody rządzą się swoimi prawami, można powiedzieć. To nie jest łowienie takie tu jak dzisiaj, takie można powiedzieć rekreacyjne. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Niektórzy zawodnicy robią tak, że łowią na 2 liniach, krótsza i dłuższa. Zaczynają łowić przykładowo na dłuższej. Tak nawet robią Anglicy, gdzieś tam oglądałem filmiki. Łowią przykładowo na dłuższej. Dają odpocząć tej rybie, przychodzą na krótszą. Przechodzą na krótszą linię albo robią po prostu tak, że łowią na jakimś tam dystansie i ta ryba po chwili odskakuje. Dlaczego tak się dzieje? Moje wnioski są takie, że po prostu ta ryba odskakuje, bo przykładowo zaczynamy łowić punktowo w jednym miejscu, cały czas podajemy ten materiał i w końcu tam, jak zaczynamy holować tą rybę, tam się robi popłoch. I ta ryba podchodzi do tego ostrożnie, podpływa ostrożnie i przez jakiś czas te brania mogą ustępować. Ja staram się robić tak, że po prostu w pierwszej fazie holu z pola nęconego próbuję tą rybkę szybko odciągnąć, a później po prostu jej trochę już w dalszej odległości na spokojnie ją podholować. Ale w pierwszej fazie holu próbuję ją właśnie odciągnąć. No wiadomo, że jeżeli będzie jakiś, tak jak tutaj mam teraz pikera, będzie jakiś karp 8 kilo, to ja go nie odciągnę od razu, bo on zacznie mi uciekać, nie? Dlatego mówię, ja widzę to tak, w takiej sytuacji, że właśnie tak jak nawet kolega opowiadał, że łowił na dłuższej linii, czy tam na krótszej, dał odpocząć, przerzucił się na drugą linię i z powrotem wrócił do tego stanowiska. Ja uważam, że to jest... Ja uważam po prostu, że to jest... O, jest jakaś ładna rybka. Ja uważam, że po prostu ta ryba się płoszy po jakimś czasie, jeżeli tam cały czas ona jest odławiana. Dlatego niektórzy dają odpocząć temu stanowisku. Ja robię tak po prostu, tak jak mówię, że odciągam te rybki w pierwszej fazie holu. Karaś. Mówię, karaś. Tego karasia wyciągniemy. Karaś srebrzysty. Stanowisko słabo zorganizowane.
wyczepiło się. Trzeba zobaczyć taki taras do wody i będziemy kończyć. Czego się dopowiedziałem, co dopowiem gdzieś tam w innym materiale odnośnie zawodów, ale myślę, że dosyć sporo dzisiaj informacji udzieliłem, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Mówię, klipsowanie to jest, uważam, podstawa. Także kończymy dzisiejsze wędkowanie, przed chwilą karaś wpadł. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć!